niektórzy zawiedli chyba. Avery albo Thomas tu próbują nas wystraszyć. Dobrze, że jesteśmy zaprawieni w boju. Racja. Dobra, trzyma się, chodź. Chyba nie zbudowano ich zgodnie z... Mylisz się. To piracki kodeks. Cóż, tędy nie idziemy. No, przynajmniej nie spadliśmy do dziury. Kolejny... Dobra, to ja tylko wyjmę... Jezu. To chyba nieco złożony test. Próba? Tak. Ale on chyba go nie znał. No to się przyłóżmy. Widzę coś tam na samym dole. To wiadro. Aha. Co teraz? Wiadro napełnione. Dobra, podaj mi je. Włożę je do tego okrągłego czegoś. Zobaczmy, co robią te koła. Okej, chyba już wiem, o co chodzi. Ma to związek z trzema krzyżami? Tak. Wydaje mi się, że patrzymy na Jezusa, dobrego dyzmę i złego gestapo. Słyszałem, że biały krzyż należy do dyzmy. A czarny do gestasa. No tak jest. Hej, Sam, dyzma był po lewej stronie Jezusa? Patrzymy na nich z przodu czy od tyłu? Z przodu. Tak, był po jego lewej. Okej, tak zrobiłem.
tyle? Można użyć przełącznika. Można. Nathan, ej! Jesteś tego pewien? No, już nie. O, cholera! Krzyże na pewno są na właściwych miejscach. W takim razie trzeba przesunąć wiadro. Widzę to światełko tam na górze. Tam przesunęło, gdy postawiłeś wiadro na górze. Od mechanizmu do drzwi prowadzi jakiś tunel. O, czyli wiadro powinno być na górze. Zostawię tam. To musi być to. Sprawdźmy to. Tak? Naciśniesz przełącznik? Miał być sprawdzian, to co takiego niby sprawdzał? Napełnianie wiader? Trzeba było znać Dyzmę, o którym Avery i jego załoga naprawdę sporo wiedzieli. Łatwy ten sprawdzian. Może będzie ich więcej. Musimy pewnie przejść do tego mostu. Podejdź tutaj. Mogę cię podsadzić. Idę. Okej. Mam tu coś dla ciebie. Użyj tego, żeby sięgnąć do wyżłobień w ścianie. Masz rację.
Za mną! Nie ułatwiają nam sprawy, nie? No, pewnie było łatwiej, gdy mosty i kładki nie były zarwane. Spóźniliśmy się jakieś kilkaset lat. Sprawdźmy, co tam jest. Uważaj na niski sufit. Auć! Tak, pochyl swój. Niech to szlak. Tędy. A może tędy? Widzę tam światło. O, katakumby. No tak, ma sens. Jesteśmy pod katedrą. Cyk. Co? Posłuchaj. Znaleźliście coś ciekawego przy mogiłach? Nic, nie licząc kilku starych epitafiów. A kopaliście przy kapitularzu? Tak, proszę pani. Przy północno-zachodnim obszarze też. A może w strefie południowej? Jeszcze nie. Dopiero jutro przeniesiemy tam dźwig. Nadine. Dopilnuj tego. A na razie kopcie tutaj bez dźwigu. Za chwilę poślę tam kilku ludzi. Dobrze. Rafe, a jak tam twoje manuskrypty? Mogę na słówko? Informuj mnie. Tak jest. Słyszałeś? Znaleźliśmy nowy obszar pod katedrą. Owszem. Byłaś tam? Nie, a co? Nie za wiele się tam ostało. Po ich robotach strzałowych. No, moi ludzie mogli przesadzić. Są jak banda uzbrojonych słoni w składzie porcelany. Zrobili znacznie więcej w 2 dni niż my w 2 miesiące. No wiesz, raczej nie zbadam sterty gruzu. Okej. Dzięki. Powiem im, żeby cię koniecznie uprzedzali o swoich posunięciach. Albo powiedz, żeby po prostu poczekali, aż przeanalizuję to, czego jeszcze nie rozwalili. Nie, nie mamy już czasu, żeby tu siedzieć. Z całym szacunkiem, ale mam nieco więcej doświadczenia w tej materii niż ty. Próbowaliśmy twoich metod. Nie chrzań. Ty po prostu chcesz to miejsce zrównać z ziemią. Co? Chciałam ukraść ten krzyż na długo przed tym, jak trafił na aukcję. Tą, której niestety w żaden sposób nie mogłam zabezpieczyć swoimi ludźmi. Aukcja to był najprostszy sposób na zdobycie krzyża. Zamiast zdać się na moją intuicję, słuchałam ciebie i teraz mamy konkurencję. Skąd miałem wiedzieć, że się pojawi? A może chciałeś go zwabić? Co? Po co niby miałbym to robić? Bo go potrzebujesz. Mam rację? Chodzi o to, że odechciało mi się z tym cackać. Jeśli skarb tu jest, znajdziemy go. A jeśli nie, to może czas się zwijać. To nic osobistego. Oczywiście. Jak coś znajdziemy, dam znać. Ruszmy się, bo zaraz nam wysadzą ten skarb. No, albo zaczną się miziać. Czekaj. Myślisz, że ma rację? Z czym? No z Rafe'em, że chcecie zwabić. Póki nie ma przewagi, to nieważne. Bez znaczenia. Jak sądzisz, o jakim przyległym miejscu mówili?
Chyba o jakiejś bocznej sali, bo tutaj na pewno jesteśmy sami. No, się nie przejmuj. No, się nie przejmuj. Trochę za wysoko, żeby wskoczyć. Chyba, że masz trampolinę. Zostawiłem w ogródku. A niech to. Zaraz, naprawdę masz trampolinę? Chciałbym. Czekaj. No to skrzynię raz. Dziękuję szanownemu panu. Jezu. No, na pewno jesteśmy bliżej katedry. Albo jej gruzów. Wydawało mi się, że to dobry pomysł. Za chwilę wrócę. Aha, poczekam. Yeah.
Czekaj. No to co, skrzynię raz. Dziękuję szanownemu panu. No, na pewno jesteśmy bliżej katedry. Przyznaję, nie spodziewałem się czegoś tak wymyślnego. Ja też. Raz, dwa i trzy! Dobrze, że nie jesteś cięższy od tej skrzyni. Okej. Jestem. Możemy zawiesić na tym liny. Świetnie. Jesteś cięższy od tej skrzyni. Okej. Możemy zawiesić na tym liny. Świetnie. Komu potrzebne są mosty? Nie wiem, ja bym się nie obraził. No cóż, tędy nie przejdziemy. To co zrobimy? Tutaj. Popatrz. No, moglibyśmy tu nieźle utknąć, gdyby to miejsce się nie rozpadało. Nathan, rozejrzyj się. O, cholera. To pewnie kolejna zagadka, ale wszystko leży na dnie. Aha, mamy nową zagadkę. Jak przedostaniemy się na drugą stronę? Drewniana huśtawka. Załatwić temat. Można spróbować. Raz kozie śmieci. Coś do obciążenia huśtawki. Jest cięższa ode mnie. Wolałbym już wpaść w kolejną pułapkę. Mam nadzieję, że jesteśmy już na końcu tej drogi. Dobra, co oni mieli z tymi posągami? Bez jaj. Po co dekorować miejsce zakopania skarbu? Uch,
nigdy się nie przyzwyczaję. Jest kolejny krzyż. Ten chociaż jest wysadzany, tak? Ej, nie! Nie dotykaj. Czemu? Nie widzisz? To jedyna cenna rzecz w jaskini. No tak. To kolejna próba. Chciwość. No to. Albo raczej jej brak. Okej, więc... Pewnie chodzi o monety. Jesteś pewien? No raczej tak. No to ryzyk fizyk. Ale weź jedną. Chciwość, wiem. Chwila próby. Rozpoznajesz kształt? To Madagaskar. Patrz, tu jest gwiazda. To Kings Bay. Zgadza się. Sukinsyn. Bawi się z nami. O czym ty mówisz? Avery, zabawia się z nami. Zdaliśmy test. To gdzie jest ten cholerny skarb, a? To jest Kings Bay. Super. I co dalej? Syberia? Baza na Księżycu? Nathan. Ci, którzy zasłużą, trafią do Edenu. On rekrutował. Kto rekrutował? Avery! Rekrutował! Rekrutował? Ale po co? Panowie, robicie bardzo dużo hałasu. Broń na podłogę. Powoli. Wciąż mamy porachunki. Wyrzucenie mnie z okna to za mało. Rafe, zgłoś się. Jestem na cmentarzu. Nerin, oni tu byli. W tej chwili stoją przede mną. Co? Gdzie jesteś? Wracaj do katedry. Idź otworami. Zaraz będę. Tylko broń Boże ich nie zabijaj, tak? No to się streszczaj. Kings Bay. Tak, ale... Gdzie w Kings Bay? Bez tego krzyża się nie dowiesz, ale... Tylko dwóch ludzi wie, jak trzeba go użyć. Niech zgadnę. To wy. A Rafe'a w tej kwestii to raczej bym nie liczył. Sorry, chłopcy. Nie będę negocjować. Przynieś krucyfiks. To nie krucyfiks. A co? Z definicji krucyfiks oznacza krzyż, na którym... Wiesz co? Nieważne. Nie dotykaj! Thank you.
co dalej? Pracuje nas. Thank you.
Posadź tam samolot. Jakoś do ciebie dotrzemy. Nie zatrzymuj się! Co? Strzelali do mojego samolotu, Nate. Dzięki za troskę. Kiedy dolecisz na Madagaskar? Skarbu nie ma. Jeszcze nie. Nie wiem, o czym mówisz. Zobacz. To złoto. Ha, Boże. Dobre i to. A reszta gdzie? Na Madagaskarze? Znaleźliśmy takie pomieszczenie z ogromną mapą Madagaskaru, więc... Tak, pewnie tam jest. Odnoszę wrażenie, że chyba gonimy w piętkę, młody. Słuchaj, skarbu nie było w Szkocji, okej? To po co to wszystko było, a? Cały ten święty krzyż, tak jak to... już wspomniałem, może on tak rekrutował ludzi. Krzyż był zaproszeniem, a te jaskinie jakąś formą inicjacji. Zdaliśmy egzamin, tak? Ciesz się, Wiktor. Będziesz miał przepaskę i papugę. Nie rozumiem. Na cholerę robisz tyle zachodu, żeby odsiać paru ludzi? Zabezpieczał się. Pamiętajcie, że Everiego naprawdę wielu chciało dopaść. Musiał rekrutować zaufanych ludzi, żeby ochraniać ten ich skarb. Jak to ich skarb? No sam pomyśl. Thomas Tew był piratem, który nieźle się obłożył.
Co właściwie by mu przyniósł sojusz z Avery? Myślę, że Avery wysłał krzyże tylko do najbogatszych piratów, jak on sam. Dogadali się, no i ukryli razem swoje łupy. Czyli, że skarby z Gunsway to przy tym marne grosze. No właśnie. Okej, to w które miejsce na Madagaskarze mamy lecieć? Kings Bay to piracka kryjówka z czasów Avery'ego. Znam to miejsce. Spora przestrzeń. A gdzie konkretnie? Cóż, nasza mapa leży pod gruzami, więc wiesz. No i co się śmiejesz? Ludzie, którzy przeszli próbę. Rekruci. Co mieli w ręku, wychodząc z jaskini? Zaraz, to jest jakiś wulkan. Aha. Jest wulkan, niedaleko Kings Bay. Także nie ma na co czekać. Hej! Hej, Nate. Cześć, Scarlett. Mogłam się dodzwonić. Wszystko okej? Tak, a czemu pytasz? We wszystkich wiadomościach trąbią o tych powodziach. Może wyjazd do Malezji w porze monsunowej nie był jednak najlepszym pomysłem. Tak, jasne. No rzeczywiście, trochę uziemiły nas te deszcze. Była awaria sprzętu, ale nikomu nic się nie stało. Uważajcie tam na siebie. Więc zaczynasz od jutra? Mamy drobną obsuwę. Prace pewnie przedłużą się o jakieś 10 dni. O. 10 dni? Ej, to może kupiłabym bilet i do ciebie przyleciała, co? Nie musisz, naprawdę. Oni... Zawsze przeszacowują harmonogram. Na pewno wrócę wcześniej. No dobra. Nie śpiesz się tam i uważaj na siebie. Oczywiście, jak zawsze. Słuchaj, przepraszam, muszę kończyć. Jameson czegoś ode mnie chce. Okej. Kocham cię. Ja ciebie też. Wiktor, co mówi satelita? W tej chwili milczy jak grób. Straciłem sygnał. Ej, wiecie co nie gubi sygnału? Papier. A więc tak, ta trasa poprowadzi nas prosto do wulkanu. Mogą być wyboje. To co, komu w drogę? Okej. Dobra. No dobra.